przed kamerą. Witam ksiądz Tobiasz Matkowski z parafii Wrocław Ołtaszyn, pracownik kurii metropolitalnej wrocławskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże, dzisiaj do tej dożurawiny dotarł transport szczególny, bowiem jest to transport przeznaczony dla kolegi rocznikowego księdza, który pracuje w Kijowie. Proszę powiedzieć naszym telewidzom, słuchaczom kilka zdań o tych darach. Tak, Andrzej z nami studiował w ramach formacji seminaryjnej przygotowującej nas do kapłaństwa. Przyjechało akurat 3 chłopaków z Ukrainy, między innymi Andrzej. Czujemy się jakoś zobowiązani też i zatroskani Andrzeja jako koledzy kursowi, tutaj posługujący w archidiecezji wrocławskiej. Na prośbę Andrzeja też kierujemy dary, które udało nam się naszymi środkami też zebrać i przygotować dla Andrzeja i jego parafian w Kijowie. Też do nas dołączyła parafia katedralna. Tutaj składamy serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi parafii katedralnej, którzy zorganizowali też zbiórkę darów. Jednym transportem przywieźliśmy dary kolegów kursowych, jak również parafii katedralnej, kierowanych bezpośrednio za pośrednictwem księdza Cezarego do Andrzeja. Za co jesteśmy też bardzo wdzięczni. Te dary zostały przygotowane przez kolegów kursowych, ale też karitasy parafialne, a więc też no, kilkaset kilogramów żywności, środków czystości, środków higieny. Bardzo, bardzo duża akcja, ale też wspieracie konkretnie finansowo parafię w Kijowie. Tak, parafia katedralna nasza, ksiądz proboszcz parafii katedry wrocławskiej, przekazuje środki do parafii katedralnej nie w Kijowie, we Lwowie. Natomiast my przekazujemy też środki pieniężne w postaci stypendiów mszalnych dla księży do Kijowa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz dr Tobiasz Matkowski z parafii Wrocław Ołtaszyn. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.